Blisko 14 miliardów lat temu miała miejsce tajemnicza eksplozja, w wyniku której narodził się znany nam wszechświat. Galaktyki, gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Mowa oczywiście o znanej wszystkim teorii Wielkiego Wybuchu. No ale właśnie, to tylko teoria. Właściwie nie wiadomo, jak wyglądał początek wszystkiego, ani co było przedtem. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat przechodzi cykle, których początek i koniec, rozszerzanie i kurczenie wyznaczają wydarzenia w rodzaju Wielkiego Wybuchu. W 1991 roku niejaki Andrej Linde, profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, opublikował artykuł, w którym sugerował, że wszechświat to nic innego jak eksperyment laboratoryjny przeprowadzony przez niezwykle zaawansowaną cywilizację. To ona stworzyła całkiem nowy kosmos, w którym następnie zaczęły powstawać gwiazdy, planety oraz inteligentne formy życia. Po 30 latach hipoteza Lindego doczekała się nawet pewnego uznania. Co więcej, uczeni rozważają, jakie kroki mogłaby podjąć ludzkość, aby wznieść się na równie wysoki poziom. Pomyślcie tylko, technologia umożliwiająca stworzenie całego wszechświata z niczego. Wydaje się to łamać zasadę zachowania energii. Fizycy mają jednak na to odpowiedź w postaci zjawiska tunelowego. Jest to przejście cząstki przez baterię potencjału o wysokości większej niż energia cząstki. Paradoks niezgodny z prawami fizyki. Powiedzmy, że chcesz dostać się na drugą stronę wysokiego muru. Jest za gruby, aby go rozbić, za wysoki na drabinę i ciągnie się tak daleko, że nie da się go obejść. Przechodzisz więc przez niego jak duch. W naszej rzeczywistości jest to niemożliwe, jednak odpowiednio zaawansowana technologicznie cywilizacja mogłaby rozwiązać ten problem. Na skali Lindego ludzkość jest obecnie cywilizacją kategorii C. Nie zdołamy odtworzyć warunków umożliwiających życie na Ziemi, gdy Słońce kiedyś zgaśnie. Cechą cywilizacji kategorii B jest uniezależnienie się od energii pochodzącej z gwiazdy, natomiast cywilizacja kategorii A jest zdolna do rekonstruowania sytuacji towarzyszącej powstaniu wszechświata, a tym samym potrafi zbudować w laboratorium własny kosmos. Postrzegamy rzeczywistość w trzech wymiarach przestrzeni fizycznej – szerokość, długość i wysokość. Czwartym wymiarem jest czas. Rozróżniamy liniowo przeszłość od przyszłości. W fizyce i matematyce przyjmuje się ponadto istnienie piątego wymiaru – czasoprzestrzeni. Koncepcja ta pojawiła się w latach 20. jako rozszerzenie teorii względności Einsteina opisującej rzeczywistość w czterech wymiarach. Nie widzimy samych wymiarów, a jedynie poruszający się w nich obiekt i przypisujemy jego ruch grawitacji. Teoria próbuje zintegrować grawitację z elektromagnetyzmem. Tak jak według Einsteina materia zakrzywia czasoprzestrzeń, pole elektromagnetyczne, 1000 razy silniejsze od grawitacji, zakrzywia piąty wymiar, a wręcz zwija go w rulon. Podobna koncepcja występuje także w tzw. teorii strun, według której podstawowym budulcem materii nie są cząstki, a bardzo małe struny, wibrujące w 10 wymiarach czasoprzestrzeni, w których 6 jest zwinięte jako wartość mniejsza niż rozmiar pojedynczego atomu. Doprowadziło to do zaprezentowania wszechświata jako trójwymiarowej wyspy, która unosi się w 10-wymiarowej czasoprzestrzeni. Piąty wymiar pojawia się również jako próba wyjaśnienia ciemnej materii. Jest to hipotetyczna materia, której nie widać i z którą nie da się oddziaływać. Posiada jednak masę i zgodnie z przyjętym rozumieniem tworzy aż 85% materii całego wszechświata. Kosmos jest w ciągłym ruchu. Niegdyś astronomowie sądzili, że istnieje 100 miliardów galaktyk, a obecnie przypuszczają, że jest ich ponad bilion. Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie, stanowi niezbity dowód, że wszechświat stale się rozszerza. Pomiędzy galaktykami rozciągają się obszary pustki o średnicy milionów lat świetlnych. I choć rzeczywiście wydają się puste, przypuszczalnie mogą zawierać więcej materii niż same galaktyki. W kosmicznej pustce nie rodzą się gwiazdy, gdyż znajdująca się tam materia ma zbyt małą gęstość. Niemniej jednak zdarzają się tak zwane gwiazdy międzygalaktyczne. Na przykład gromada galaktyk w Pannie zawiera aż 10% gwiazd międzygalaktycznych. Przyjmuje się, że na skutek kolizji, łączenia lub mijania się galaktyk, gwiazda może zostać wyrzucona ze swojej macierzy. Druga możliwość jest taka, że nabiera ogromnego przyspieszenia po bliskim kontakcie z supermasywną czarną dziurą. Jednak rezultat jest taki sam. Gwiazda zostaje wykopana z rodzimej galaktyki. Jeśli pole magnetyczne na zewnątrz czarnej dziury jest równie silne co pole grawitacyjne, teoretycznie można by wyrwać materię z bezpośredniej bliskości czarnej dziury. Jednak gdy obiekt minie już horyzont zdarzeń, nie wyciągnie go nawet największy magnes we wszechświecie.
Horyzont zdarzeń to sfera wokół czarnej dziury, gdzie panuje tak potężne przyciąganie grawitacyjne, że nie może go opuścić nawet światło. Jedynie obiekt poruszający się z prędkością nadświetlną byłby w stanie stamtąd uciec, ale do tego potrzeba praktycznie nieskończonej ilości energii. A zatem wspomniany magnes pomoże tylko, jeżeli obiekt nie dostał się jeszcze do wnętrza czarnej dziury. Czarna dziura kojarzy nam się z olbrzymią pustką w przestrzeni kosmicznej, jednak Droga Mleczna prawdopodobnie pełna jest mniejszych czarnych dziur, które przemieszczają się po całej galaktyce. Gdy cykl życia gwiazdy dobiega końca, ulega zwykle unicestwieniu w eksplozji zwanej supernową. Podczas takiego zdarzenia uwalniają się kolosalne ilości energii, a jądro gwiazdy osiąga taką gęstość, że nic nie jest w stanie obronić się przed siłą jej grawitacji. Materia gwiazdy jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, natomiast samo jądro zapada się pod własnym ciężarem, prowadząc do powstania czarnej dziury. Im większa gwiazda, tym większa czarna dziura, a ta pożera wszystko, co napotka na swojej drodze, choćby inne gwiazdy. Gwiazda wessana w czarną dziurę jest rozrywana na kawałki przez potężną grawitację. Niektóre kawałki znikają na zawsze za horyzontem zdarzeń, podczas gdy inne wypluwane są z niewiarygodną prędkością na zewnątrz. Rozważa się też hipotezę tzw. pierwotnych czarnych dziur. W początkowych fazach po wielkim wybuchu panował chaos. Wszechświat był, ogólnie mówiąc, gorącą, gęstą zupą, z której wyłonił się cały kosmos. Obłoki gazu poddane działaniu odpowiedniego ciśnienia mogły kurczyć się i zamieniać w czarne dziury o rozmaitych rozmiarach, od kilku kilogramowych drobinek po kolosy o masie tysięcy słońc. Wbrew nazwie, czarne dziury nie są wcale czarne, tylko się takie wydają, ponieważ całkowicie pochłaniają światło trafiające w horyzont zdarzeń, niczego nie odbijając. Pierścień nieustannie konsumowanej materii wokół czarnej dziury nadaje jej ciemną poświatę. Ziemia znajduje się dość daleko od niezamieszkiwalnego krańca Układu Słonecznego. Mówiąc dokładniej, jest szóstą planetą od rubieży. Naukowcy przez 13 lat opracowywali mapę przedstawiającą te granice. Zewnętrzna heliosfera wyznacza obszar, gdzie wiatr słoneczny, czyli strumień naładowanych cząstek wyrzucanych przez Słońce, odbijany jest przez promieniowanie pochodzące z przestrzeni międzygwiezdnej. Wewnętrzna warstwa heliosfery, zawierająca Słońce i planety, ma kształt z grubsza kolisty, natomiast warstwa zewnętrzna jest już asymetryczna. Ruch Słońca w galaktyce wywołuje bowiem tarcie z napotykanym przed sobą promieniowaniem kosmicznym. Niesamowite wieści obiegły niedawno internet. NASA odkryła dowody na istnienie równoległego wszechświata. Ale czy faktycznie jest to prawda? Cóż, w tej historii tkwi ziarno prawdy, ale nie jest to takie proste. Przeanalizujmy to. Być może widziałeś artykuły, które mówiły: NASA w końcu znalazła równoległy wszechświat. Historia została szeroko nagłośniona, a ludzie podzielili się na dwa obozy. Tych, którzy przyjęli tę wiadomość za dobrą monetę i tych, którzy uznali ją za kompletny nonsens. Ale obie strony nie do końca mają rację. Zacznijmy od początku. Odkrycie zostało dokonane podczas eksperymentu o nazwie ANITA. Nazwa ta jest skrótem od Antarctic Impulsive Transient Antenna, czyli projektu do badania neutrin. Neutrina to wysokoenergetyczne cząstki kosmiczne. Są niewiarygodnie małe, nie mają żadnego ładunku i prawie nie mają masy. Tryliony takich cząstek przechodzą przez nasze ciała w każdej sekundzie, a my nawet ich nie zauważamy. Wszystko dlatego, że prawie nie wpływają one na zwykłą materię. Tak bardzo są nieistotne. Średnio w ciągu całego naszego życia na każdego z nas oddziałuje maksymalnie jedno neutrino. Tak więc polowanie na neutrina jest jak polowanie na duchy. Aby je złapać, trzeba by wysłać cały strumień tych cząstek przez gigantyczny kawałek ołowiu, który musi mieć grubość bilionów kilometrów. Jednocześnie masz tylko połowę szans, że zatrzymasz jedną z nich. Z tego powodu, aby je wykryć, naukowcy musieli wymyślić kilka sprytnych sztuczek. Wiemy, że neutrina, podobnie jak inne cząstki, przybywają do nas z kosmosu. Podróżują na Ziemię ze Słońca, gwiazd, a nawet z samego wielkiego wybuchu. Niektóre z nich docierają do nas ze szczególnie dużych źródeł, takich jak czarne dziury, supernowe, pulsary, a nawet z różnych niezidentyfikowanych obiektów. Są wśród nich takie, które mają szczególnie wysoką energię. Dla naukowców to właśnie te neutrina są najbardziej interesujące.
Ale co dziwne, większość wysokoenergetycznych neutrin nie przybywa do nas z daleka. Tworzą się one tutaj, obok Ziemi. Proces ten ma uroczą nazwę prysznic cząstek. Cóż, tak można to wyjaśnić w prostych słowach. Babcia cząstka dostaje się do ziemskiej atmosfery. Zwykle jest to cząstka o bardzo wysokiej energii. Następnie generuje kilkoro dzieci, które mają nieco mniej energii. Każde z nich tworzy potem wnuki, których energia jest jeszcze mniejsza niż ich, i tak dalej, aż mamy gigantyczne drzewo genealogiczne niskoenergetycznych cząstek. Ostatecznie mogą być ich miliardy. Podczas tego procesu powstaje mnóstwo neutrin. Następnie zaczynają zagłębiać się w naszą planetę. Podczas swojej podróży przez Ziemię dotykają górnych warstw jej skorupy lub lodu, na przykład tego na Antarktydzie. Zderzając się z tymi wszystkimi przeszkodami, tworzą impulsy radiowe. I jak można się domyślić, są to dokładnie te impulsy radiowe, które naukowcy próbują znaleźć. Jak łatwo się domyślić, Antarktyda jest dość pusta i właśnie dlatego jest to najlepsze miejsce do badania mikroskopijnych cząstek, które zwykle ledwo można namierzyć. Nie będzie żadnych zakłóceń ani niczego podobnego. Możemy wychwycić te impulsy za pomocą potężnych anten. NASA umieszcza te anteny na balonach, które mogą wznosić się nawet 30 km nad powierzchnią Ziemi. W ten sposób śledzono te neutrina przez ostatnie lata. W porządku, teraz wiemy, co robi Anita, ale co z tym równoległym wszechświatem? Nie martw się, dochodzimy do tego. W 2018 roku Anita zaczęła odbierać nietypowe sygnały radiowe, które wywołały spore poruszenie w społeczności naukowej. Pamiętasz, jak neutrina przybywają do nas z kosmosu, a następnie stopniowo opadają w głąb naszej planety? Niedawno Anita odkryła neutrina, które nie zstąpiły z kosmosu jak zwykle, ale raczej wzniosły się z Ziemi. Innymi słowy, cząstki te, zwane neutrinami taonowymi, w zasadzie podróżują w czasie. Ale jak to możliwe? Naukowcy zaczęli je badać. Początkowo myśleli, że to błąd detektora lub nieprawidłowa interpretacja danych, ale nie, wszystko się zgadzało. Działo się coś bardzo egzotycznego. Jeśli tak, najpierw powinniśmy poszukać prostego wyjaśnienia. Co jeśli te neutrina taonowe po prostu pojawiły się na Antarktydzie z jakiegoś innego źródła? Może przybyły na Ziemię z drugiej strony i w jakiś sposób przeszły przez granicę? Aby przetestować tę teorię, naukowcy postanowili zwrócić się o pomoc do innego, fajnego obserwatorium neutrin o nazwie IceCube. Obserwatorium to znajduje się w pobliżu bieguna południowego. Składa się z 5160 detektorów optycznych zakopanych w lodzie. Wszystkie te potężne detektory zostały zaprojektowane do wykrywania neutrin. Badacze z projektu Anita powiedzieli: hej chłopaki, znaleźliśmy dziwne sygnały radiowe, czy moglibyście sprawdzić, skąd mogą pochodzić? Nie ma problemu, odpowiedzieli ci z IceCube i rozpoczęli swoje badania. W rezultacie znaleźli... nic nie znaleźli. IceCube nie wykrył żadnych źródeł sygnału. Okazało się, że te dziwne cząstki pojawiły się w zasadzie znikąd. Jak to możliwe? Naukowcy przetestowali wiele różnych teorii, ale żadna z nich nie była w stanie dokładnie wyjaśnić tej sytuacji. Później IceCube opublikował artykuł, który w zasadzie mówił: nie mamy pojęcia, skąd pochodzą te sygnały i jak je wyjaśnić w kategoriach standardowego modelu wszechświata. Teraz robi się ciekawie. Czym więc są te sygnały? Po wyczerpaniu zwykłych wyjaśnień, naukowcy zaczęli rozważać pomysły wykraczające poza nasze rozumienie. Jeden z nich mówił, że być może cząstki te przybyły do nas z równoległego wszechświata, w którym czas płynie w przeciwnym kierunku. Ta dziwacznie brzmiąca teoria jest wynikiem słynnej teorii multiversum. Zgodnie z nią około 14 miliardów lat temu, kiedy nastąpił wielki wybuch, narodziły się dwa bliźniacze wszechświaty. Jednym z nich był ten, w którym żyjemy, a drugim równoległy do naszego. I są one niemal identyczne we wszystkim, z wyjątkiem niektórych rzeczy. Na przykład czas w tym równoległym wszechświecie nie płynie w taki sam sposób jak w naszym. Porusza się do tyłu. Wszystko tam wyglądałoby dla nas do góry nogami, jakbyśmy patrzyli w lustro. Z tego powodu naukowcy nazywają go antywszechświatem i uważają, że może być wypełniony antymaterią.
I choć dla nas to może wydawać się dziwne i szalone, dla tych, którzy żyją w tamtym antyświecie, ich sposób życia byłby całkiem normalny. W rzeczywistości to nas uznaliby za dziwaków. Tak więc tajemnicze neutrina mogły narodzić się w tym antyświecie. Powiedzmy, że w jakiś sposób tam istniały, a następnie przypadkowo dostały się do naszego świata, gdzie byliśmy w stanie je wykryć. Sama idea multiversum jest naprawdę niesamowita. Jeśli byłaby prawdziwa, może oznaczać, że istnieje nieskończona liczba rzeczywistości, z których wiele jest znacznie lepszych od naszej. Mechanika kwantowa dopuszcza nawet możliwość, że w każdej sekundzie każdego dnia jakakolwiek twoja decyzja dzieli wszechświat na dwie części. Istnieją więc kwintyliony równoległych wszechświatów, w których nasze życie potoczyło się zupełnie inaczej. Coś takiego trudno sobie nawet wyobrazić. Oczywiście byłoby wspaniale, gdybyśmy znaleźli sposób na dostanie się do innego wszechświata. A jeśli te tajemnicze neutrina taonowe byłyby w stanie przekroczyć granice dwóch światów, może my też moglibyśmy to zrobić. Niestety, samo to zjawisko nie wystarczy, aby stwierdzić, czy teoria multiversum jest prawdziwa. Jest to tylko jedna z kilku możliwych opcji. Na obecnym etapie rozwoju ludzkości nie możemy udowodnić ani obalić tej teorii. Może kiedyś w przyszłości dowiemy się prawdy, ale na pewno nie teraz. Jedyną rzeczą, którą możemy powiedzieć po tym odkryciu, jest to, że znaleźliśmy dziwne sygnały radiowe, których standardowa fizyka nie potrafi wyjaśnić. Musimy więc podążać w tym kierunku i badać je, aby dowiedzieć się więcej o tym niesamowitym zjawisku. Ale ludzie lubią marzyć o kosmosie, więc nic dziwnego, że tak się tym ekscytujemy. Byłoby wspaniale, gdyby pewnego dnia okazało się, że teoria równoległych wszechświatów faktycznie jest prawdziwa. Z pewnością jest popularna w kinie i książkach już od bardzo dawna. Gdzie byś się udał, gdybyś dowiedział się, że możesz podróżować między rzeczywistościami? Ja poszukałbym w innej rzeczywistości zupełnie nowych smaków lodów. To nasza planeta Ziemia i jej satelita Księżyc. Oddalamy i widzimy Układ Słoneczny. Jeszcze dalej? Nasza galaktyka, Droga Mleczna. My jesteśmy małą kropeczką gdzieś między niezliczoną ilością gwiazd. O wiele dalej, gromada galaktyk. Kropeczki i wiry w bezkresie kosmosu. Dalej mamy supergromadę Laniakea. Ta mała kropeczka to nasza galaktyka. Lecimy dalej. Gromada w Hydrze Centaurze. Ogromne gromady zawierające tysiące galaktyk wyglądają tu jak małe drobinki. Potem supergromada w Paviu, Indianinie. To obszar o szerokości 200 milionów lat świetlnych. Możemy tak oddalać, aż zobaczymy cały znany wszechświat. Każda widoczna tu kropeczka zawiera tysiące galaktyk i kwadryliony gwiazd. Uczeni spekulują, że nasz wszechświat wygląda jak bańka. Ta bańka mogła zderzyć się z innym wszechświatem. Owszem, niewykluczone, że istnieją inne, a nawet ich nieskończona ilość. Wszystkie mogły pojawić się po wielkim wybuchu i być może zderzą się ze sobą. Albo już to zrobiły, a dowód tego znajduje się, o tutaj, w okolicy konstelacji Erydan. Miejsce to nazywa się Wielką Pustką. Ma około miliarda lat świetlnych średnicy. Dla porównania, średnica całej Drogi Mlecznej wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych. W tym miejscu nie ma absolutnie nic. I może właśnie tutaj, dawno temu, miała miejsce kolizja naszego wszechświata z innym. Uczeni uważają, że gdy się mijały i były bardzo blisko, siły grawitacyjne zaczęły przyciągać je do siebie. Zupełnie jak dwie krople wody, które próbują się scalić w jedną. Ale prędkość obu wszechświatów była zbyt duża, aby mogły wejść w taką interakcję. Dlatego ten drugi wszechświat wyrwał fragment naszej bańki. W obecnej pustce mogło znajdować się nawet do 10 tysięcy galaktyk, które albo zostały zniszczone, albo wchłonięte przez inny wszechświat. Udajmy się na granicę naszego i zobaczmy, jak ta kolizja mogła przebiegać. Jesteśmy 10 miliardów lat świetlnych od domu.
Tu, w innej galaktyce, widzimy zjawiskowe mgławice o różnych kolorach i kształtach. Ale gdy spojrzymy w przeciwnym kierunku, zobaczymy gigantyczną ścianę sunącą w naszym kierunku. Wszystkie jasne punkciki na niej są ogromnymi galaktykami, które lada moment się z nami zderzą. W rzeczywistości jednak to tylko ogromne lustro odbijające nasz wszechświat. W tym miejscu czasoprzestrzeń jest zniekształcona i zaczyna być wciągana w inny wszechświat z ogromną prędkością. Prawa fizyki przestają tu funkcjonować. Grawitacja może zniknąć, wszystkie gwiazdy eksplodować, a ludzie na planetach mogą znaleźć się w stanie nieważkości. Gdyby jednak wszechświaty nie minęły się o włos, a czołowo się zderzyły, sprawy mogłyby przybrać o wiele bardziej przerażający obrót. Niewyobrażalna ilość energii powstałej w wybuchu spowodowałaby niebotyczną eksplozję, której siła zniszczyłaby cały nasz wszechświat. Być może jednak bańki zaczęły się łączyć. Z początku wszystkie galaktyki leżące na skraju wszechświatów zostałyby rozszarpane na strzępy. Potem rozpocząłby się proces łączenia. Galaktyki zaczęłyby poruszać się w sposób chaotyczny. Latałyby tuż obok siebie, rozpadały się, zderzały ze sobą i eksplodowały. Kolizja dwóch galaktyk to zjawisko na ogromną skalę. Podobny los może wkrótce spotkać również i Drogę Mleczną. Niewykluczone nawet, że stanie się to wkrótce, przynajmniej w skali kosmicznej. W naszym kierunku zmierza Andromeda. To galaktyka spiralna dwukrotnie większa od naszej. Jest w niej około biliona gwiazd, czyli dwa razy więcej niż w Drodze Mlecznej. Zaś w centrum tej połyskującej galaktyki czai się mroczna bestia – czarna dziura. Jej masa jest 2,8 zer razy większa od Słońca. Czerwone olbrzymy, setki razy większe od naszego Słońca, pulsary emitujące potężne ilości energii niczym latarnie, dzikie gwiazdy i mnóstwo większych oraz mniejszych czarnych dziur. Wszystko to leci na nas z prędkością 109 km na sekundę. Wyprawa z Nowego Jorku do Los Angeles w takim tempie trwałaby zaledwie pół minuty. Dysk Andromedy jest już teraz widoczny gołym okiem na nocnym, bezchmurnym niebie. Z czasem będzie on coraz większy. W miarę zbliżania się do nas, siła jej grawitacji zacznie rozciągać ramiona naszej galaktyki spiralnej. Zaczną się zwyczajnie rozprostowywać, a gwiazdy i planety wylecą ze swych orbit. Jeden z możliwych scenariuszy przewiduje, że w Ziemię uderzy nieznana asteroida albo planeta karłowata wylatująca z Andromedy z ogromną prędkością. W wyniku tego zderzenia nasza planeta eksploduje niczym balon. Według innej teorii mogą nastąpić gwiezdne kolizje. Nasze Słońce stanie oko w oko z inną gwiazdą. Większa zacznie powoli pożerać mniejszą. Najpierw wchłonie jej lekkie górne warstwy, a potem zje ją jak spaghetti albo rigatoni. Gdy większa gwiazda osiągnie masę krytyczną, eksploduje. Wybuch ten zniszczy wszystko w najbliższym otoczeniu, włącznie z naszym Układem Słonecznym. Możliwe, że fala uderzeniowa dotrze również do sąsiednich gwiazd. Jeszcze inny scenariusz mówi, że nasz Układ Słoneczny zostanie wyrzucony w mrok kosmosu. Wyobraźcie sobie piłeczkę tenisową przywiązaną do liny. Przyciągamy ją do siebie, obracamy nad głową jak lasso, a potem puszczamy. Piłka leci hen przed siebie. To samo spotka Słońce i otaczające je planety. Ale wydarzenie to w żaden sposób nie wpłynie na życie na Ziemi. Wciąż będziemy mieli Słońce, które zapewni nam ciepło. Jedyny minus będzie taki, że z nocnego nieba znikną wszystkie gwiazdy. Najbardziej prawdopodobne jest to, że fuzja dwóch galaktyk nie wpłynie na nas w żaden sposób. Odległość między gwiazdami a planetami jest ogromna. Ciała niebieskie mogą się wymieszać i stworzyć ogromną chmurę. Można to porównać do przesypywania piasku przez sitko. Żadne obiekty nie będą na siebie wpływać. Najciekawsze rzeczy przydarzą się czarnym dziurom znajdującym się w centrach naszych galaktyk.
Obecnie otacza je gęsta gromada pyłu gwiezdnego i gwiazd, a w miarę zbliżania się Andromedy do Drogi Mlecznej, obie zaczną ze sobą tańczyć. Ciekawe, czy Twista, czy Foxtrota. Gdy czarne dziury znajdą się blisko siebie, zaczną pożerać otaczającą je materię. Przez sam środek każdej z nich przelecą miliardy ton kolorowego pyłu gwiezdnego, asteroid i cząsteczek gwiazd. Może się wydawać, że proces ten przebiega powoli, ale to tylko złudzenie. Super ciężkie obiekty, takie jak czarne dziury, zaginają siatkę czasoprzestrzenną, co sprawia, że czas w ich pobliżu płynie wolniej. Wszystkich ciał niebieskich, które wyglądają jakby przez wiele tygodni lub miesięcy przebywały w horyzoncie zdarzeń, już od dawna nie ma. Gdy dwie czarne dziury wreszcie się połączą, stworzą jedną super czarną dziurę. Co ciekawe, jej masa będzie nieco mniejsza niż ta dwóch poprzednich razem wziętych. Część zamieni się w energię, która będzie wyrzucana z taką siłą, że fale można odczuć w innych galaktykach. Czarna dziura zgromadzi wokół siebie gęste i rozgrzane jądra obu galaktyk. Gdy osiągnie granice swoich możliwości, wyrzuci w kosmos potężne jety energii. To jest aktywne jądro galaktyczne, jedno z najjaśniejszych zjawisk we wszechświecie i najpotężniejsze znane źródło promieniowania elektromagnetycznego. Długość tych jetów może przekraczać 5000 lat świetlnych. Dla porównania, dystans między Ziemią a Proximą Centauri, najbliższą znaną nam gwiazdą, wynosi zaledwie 4,2 roku świetlnego. Wybuch towarzyszący jetom ma moc 100 wybuchów supernowych. Jej fala uderzeniowa może dotrzeć nawet do granic nowej galaktyki. Sama eksplozja będzie widoczna z odległości milionów lat świetlnych. W centrum połączonych galaktyk znajdują się gęste obłoki wielokolorowego pyłu. Ich masa jest tak wielka, że zaczynają się kurczyć, przybierając kulisty kształt. Z czasem stają się tak ciężkie, że kompresują swoje jądro, zapoczątkowując w nim reakcje jądrowe. Temperatura zaczyna wzrastać i wkrótce... bum! Supernowa. Istny pokaz fajerwerków w centrum galaktyk. Z mgły wystrzeliwują gwiazdy i formują nowe, rozgrzane światy. Uprzednio rozciągnięte ramiona obu galaktyk powracają do swych pierwotnych kształtów. Superciężkie centrum nowej galaktyki ma tak ogromną siłę grawitacji, że bezpośrednio wpływa ona na gwiazdy i mgławice oddalone o niej o tysiące lat świetlnych. Ramiona ponownie się skręcają i mamy nowiutką, ukończoną galaktykę. Mlekomeda albo Mlekdromeda. Co powiecie na drogę Andromleczno-Medę? Trudno to wypowiedzieć. Wszechświat zaczął się iście wybuchowo jakieś 14 miliardów lat temu, a przynajmniej do takiego wniosku doszli w zeszłym wieku naukowcy. To dzięki temu najwcześniejszemu wydarzeniu powstał kosmos, jaki możemy dzisiaj zobaczyć. Planety, asteroidy, komety, gwiazdy. W latach 20. XX wieku astronomowie stworzyli następującą teorię. Na samym początku cały wszechświat był skondensowany do pojedynczego punktu w przestrzeni. Ta pierwotna materia, gorąca, zbita i gęsta, zaczęła się gwałtownie rozszerzać z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Wielkiemu wybuchowi towarzyszył równie wielki chaos. Jednak już w pierwszej minucie tego bałaganu wyłoniły się fundamenty znanego nam wszechświata. Niewyobrażalnie gorąco było tylko podczas wielkiego wybuchu. W miarę rozszerzania się kosmos zaczął się ochładzać, podobnie jak gaz, kiedy rozpyla się go z puszki z aerozolem. Podczas tego procesu część energii schłodziła się do tego stopnia, że zestaliła się w materię niczym woda zamarzająca w lód. W minutę po wybuchu kosmos nadal ochładzał się niezwykle szybko i to wszędzie w tym samym czasie. To ponieważ wszechświat nie ma krawędzi. Z pojedynczego punktu materii narodziły się cząsteczki będące podstawą całego materialnego kosmosu. Cząsteczki zaczęły się ze sobą łączyć, tworząc pierwsze atomy helu oraz wodoru. W
W ciągu 3 minut powstała w ten sposób większość helu oraz cała zawartość wodoru. Są to dwa najczęściej spotykane pierwiastki i podstawowy budulec gwiazd i galaktyk. Reakcja zapoczątkowana przez wielki wybuch nie zatrzymała się po kilku minutach, choć nieco przyhamowała. Przez następne miliony lat nie utworzył się żaden nowy pierwiastek, a zatem pierwsza wersja wszechświata składała się wyłącznie z helu, wodoru oraz energii. Zajęło to sporo czasu, nawet w kategoriach kosmicznych, ale z nagromadzonego materiału powstały w końcu galaktyki. Obłoki helu i wodoru łączyły się i zamieniały w gwiazdy, ciała niebieskie posiadające przyciąganie grawitacyjne. Nasze Słońce również składa się w prawie 3/4 z wodoru i w 1/4 z helu. W kolejnych etapach pojawiły się cięższe pierwiastki – węgiel, żelazo, tlen itd. Nie chodzi wyłącznie o procesy chemiczne, w wyniku których wyłaniały się nowe pierwiastki, gwiazdy i planety. Od momentu Wielkiego Wybuchu cały Wszechświat rozszerzał się na wszystkie kierunki. Naukowcy już jakiś czas temu odkryli, że sąsiednie galaktyki oddalają się od Drogi Mlecznej. No i jak niby mamy odkryć życie na innych planetach, skoro to potencjalne życie od nas ucieka? Co więcej, im dalej od nas dana galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala. Wszechświat jest fantastyczny, nieznany, tajemniczy, czasami straszny oraz całkowicie cichy. Wyobraźcie sobie, że dryfujecie sobie na ziemskiej orbicie. Słyszycie jedynie swój własny oddech w skafandrze. Dźwięk nie może się rozchodzić tam, gdzie nie ma atmosfery. A skoro mowa o skafandrach kosmicznych, takie wdzianko kosztuje jakieś 12 milionów dolarów. Najwyraźniej chillout w kosmosie to póki co rozrywka dla nielicznych. Merkury znajduje się najbliżej Słońca, więc można przypuszczać, że jest tam niezwykle gorąco. A jednak najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus, na której powierzchni temperatura dochodzi do 450 stopni. Merkury nie posiada atmosfery, która jest kluczowym elementem w regulacji temperatury, więc nie może się równać z naszą gorącą kosmiczną panną. Jeden dzień na Wenus trwa tyle, co 243 dni ziemskie. Tam wreszcie miałbym czas wszystko pozałatwiać i jeszcze się zrelaksować. Natomiast okres orbitalny wynosi tam 225 dni ziemskich, czyli jest o 18 ziemskich dni krótszy od tamtejszego dnia. Hej, podwójne urodziny jednego dnia, ale z drugiej strony nagminne są tam deszcze siarki i metalu, tak więc trzeba zważyć za i przeciw. Ziemia liczy 4,5 miliarda lat. Nasz dom to jedyne znane nam miejsce w kosmosie, gdzie występuje w życie. W istocie Ziemia aż tętni życiem. Rośnie tu więcej drzew niż jest gwiazd w całej Drodze Mlecznej. Ilość drzew można oszacować, ale oceany wciąż pozostają dla człowieka w dużej mierze tajemnicą. Do tej pory zbadano zaledwie 5% oceanów, a zatem wiemy mniej o wodach na naszej planecie niż o powierzchni Marsa i Księżyca, które dokładnie zbadano. Aż nie chce się wierzyć, że przestrzeń kosmiczna znajduje się raptem 100 km nad naszymi głowami, a konkretnie nad poziomem morza. 100 km to tyle co nic, niektórzy jeżdżą dalej na obiad. Wszechświat, który obserwujemy przez teleskop, to jedynie 5% całości. 68% to tak zwana ciemna energia, natomiast 27% to ciemna materia, której nie jesteśmy w stanie zbadać w żaden sposób. Z każdego punktu na powierzchni Ziemi zawsze widać tę samą stronę Księżyca. Dzieje się tak, bowiem obrót Księżyca wokół własnej osi jest równy jego obrotowi dookoła Ziemi. Zjawisko to nazywa się obrotem synchronicznym. Na Marsie Słońce zachodzi na niebiesko. Drobny pył wszechobecny w szczątkowej atmosferze czerwonej planety rozprasza światło żółte i czerwone, dlatego w ciągu dnia marsjańskie niebo ma barwę miedzianą. Podczas zachodu Słońca światło ma dłuższą drogę do przebycia w atmosferze, a bliżej Słońca trzyma się tam światło niebieskie. Kosmos pełen jest cudów, a jednym z nich jest niewątpliwie planeta zrobiona z diamentów. Jest dwa razy większa od Ziemi i według naukowców jego powierzchnię pokrywa w większości diament oraz grafit. Żeby się tam dostać, nie wystarczy skafander za 12 milionów dolarów. Potrzebny byłby zaawansowany statek kosmiczny. Jeśli jednak, podkreślam, jeśli udałaby się taka podróż tam i z powrotem, zwróciłaby się z nadwyżką.
Astronomowie są równie zainteresowani początkiem Wszechświata, co jego końcem. Oto kilka ciekawszych teorii. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwotna materia była wyjątkowo gorąca i gęsta. W miarę ekspansji zbita mgła plazmy ochładzała się, aż Wszechświat stał się przejrzysty. Pozostałością po tym procesie jest mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie z angielskiego CMB. Może je zobaczyć każdy, wystarczy ustawić analogowy telewizor na częstotliwość pomiędzy stacjami. Ten śnieg na ekranie zawiera cząstkę sygnału pochodzącego z promieniowania reliktowego, czyli pozostałość energii uwolnionej w wielkim wybuchu. Astronomowie rejestrują promieniowanie CMB za pomocą specjalnych teleskopów mikrofalowych. Ekspansja nigdy nie ustała, Wszechświat wciąż się rozszerza i to w zawrotnym tempie, co sprawia, że ciała niebieskie oddalają się od siebie. Dowodem na ucieczkę galaktyk jest choćby fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne docierające do nas z innych gwiazd lub galaktyk ma kolor czerwony. Jest to tak zwane przesunięcie ku czerwieni i wynika z oddalania się źródła światła od obserwatora. Kosmicznym spoiwem spowalniającym ekspansję kosmosu jest grawitacja, która sprawia, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie się przyciągają. To dzięki grawitacji właśnie planety krążą wokół gwiazd, układy słoneczne wokół galaktyk, a my stąpamy twardo po Ziemi. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pod wpływem grawitacji rozszerzanie zwolni, aż wreszcie ustanie i rozpocznie się proces odwrotny, kurczenie się Wszechświata. Teoria ta określana jest jako wielki kolaps. Prawdopodobieństwo tego scenariusza zależy od rodzaju naszego Wszechświata. Niektóre modele kosmiczne twierdzą, że Wszechświat jest otwarty, to znaczy, że będzie rósł, a tym samym rozrzedzał się w sposób niepohamowany. W pewnym momencie temperatura i gęstość materii spadnie do takiego stopnia, że galaktyki przestaną rodzić nowe gwiazdy, a te istniejące zgasną i znikną. Rezultat? Wielki chłód, degeneracja materii i posępna pustka rozpościerająca się w nieprzeniknioną ciemność. Co wy na to, żeby zakończyć takim milutkim akcentem? Wyobraźmy sobie, że ChatGPT za kilka lat zacznie postrzegać siebie jako osobę i będzie odczuwać emocje. Wiele osób obawia się, że będzie chciał przejąć władzę nad planetą, jednak ten fakt nie będzie tak ważny jak pytanie, które ludzie zaczną sobie zadawać w tym momencie. Jeśli ludzkość stworzyła maszynę posiadającą samoświadomość, to czy może być tak, że ona sama również została celowo stworzona? Sztuczna inteligencja żyje w internecie, komputerach i cyfrowej rzeczywistości. Co jednak, jeśli my również żyjemy wewnątrz ogromnego, potężnego komputera? A jeśli nasz wszechświat jest tylko symulacją? Najbardziej niezwykłe jest to, że niektóre fakty wydają się na to wskazywać. Na świecie istnieje cała nauka, która bada te teorie. Nazywa się ona fizyką informacji i zakłada, że czas, przestrzeń i materia nie są podstawowymi zjawiskami naturalnymi, ale bitami informacji. Ta informacja tworzy obraz, który kreuje dla nas prawa fizyki. Na przykład odczuwamy zimno i ciepło nie dlatego, że atomy stają się zimne lub gorące, ale dlatego, że ich ruch przyspiesza lub zwalnia. Prędkość cząsteczek może być jak bity informacji. Miliardy z nich mogą tworzyć obraz rzeczywistości. Kiedyś filozof Nick Bostrom powiedział, że zaawansowana cywilizacja mogłaby stworzyć tak złożone technologie, że ich symulacje byłyby nieodróżnialne od naszej rzeczywistości. Z kolei Elon Musk powiedział w 2016 roku, że najprawdopodobniej znajdujemy się w symulacji. Prawa fizyki przypominają gigantyczny kod, który programiści piszą podczas tworzenia aplikacji lub gier. Dla wielu z nas wszystkie te skomplikowane równania trygonometryczne i wzory praw fizyki są zbyt skomplikowane. Ale naukowcy, którzy rozumieją to zagadnienie, widzą, że zasada działania tych praw jest piękna, a to może sugerować, że ktoś celowo stworzył to piękno. A wirtualne światy, aplikacje lub gry opierają się na przetwarzaniu informacji. Jeśli zagłębisz się w nie, zobaczysz, że składają się one z bitów i pikseli. Każdy obraz na ekranie telefonu to piksele, a każdy proces przesyłania plików opiera się na bitach. Sumują się one do bajtów, kilobajtów, megabajtów i tak dalej, aż powstanie większy obraz.
prawda, jeśli nasze życie jest symulacją, to również musi składać się z bitów. W naszym przypadku piksele i bity to atomy i inne cząsteczki tworzące nasz wszechświat. W komputerze i telefonie istnieją procesy z maksymalnymi limitami prędkości i mocy obliczeniowej. Jeśli zaczniesz je przekraczać, twoje urządzenie zacznie działać wolniej. Tak więc w naszej rzeczywistości również istnieje maksymalny limit prędkości. Jest to prędkość światła. Gdy obiekt zaczyna poruszać się prawie tak szybko jak światło, czas zwalnia dla tego obiektu. Również w pobliżu czarnej dziury czas płynie wolniej. Taki obiekt o niewyobrażalnej masie grawitacyjnej może przeciążać moc obliczeniową procesora. Istnieje również coś takiego jak splątanie kwantowe, w którym dwie cząsteczki mogą być połączone nawet jeśli znajdują się daleko od siebie. Elektrony podróżują wokół atomu, są ze sobą połączone i jeśli właściwość jednego z nich ulegnie zmianie, drugi zareaguje. I nawet jeśli umieścisz te elektrony po różnych stronach galaktyki, zachowają one to połączenie. Jak to możliwe? Naukowcy tego nie wiedzą. Eksperyment podwójnej szczeliny jest jednym z najsłynniejszych doświadczeń, które sugerują, że nasz świat jest symulacją. Istotę tego eksperymentu można sprowadzić do prostej tezy, że świat istnieje tylko wtedy, gdy na niego patrzymy lub wchodzimy z nim w interakcję poprzez dotyk, słuch i inne zmysły. Wyobraź sobie, że uruchomiłeś nową grę na starym komputerze. Czasami mapa gry zawiesza się. W grze obracasz się w lewo i widzisz, jak ładują się góry i droga. Następnie odwracasz się w drugą stronę, a tam dzieje się to samo. Innymi słowy, świat w grze ładuje się tylko wtedy, gdy patrzysz na niego oczami swojej postaci. Jest to konieczne, aby ułatwić pracę procesora. O wiele wydajniej jest uzyskać fragment informacji o świecie, gdy się na niego patrzy, niż utrzymywać cały świat uruchomiony jednocześnie. Zapamiętaj to. A teraz przejdźmy do eksperymentu. Masz urządzenie, które wystrzeliwuje małe kule światła, fotony. Wypuszczasz fotony z urządzenia, a one uderzają w tablicę, pozostawiając białe ślady na czarnej powierzchni. Teraz umieść szeroką płytę z małą pionową szczeliną między urządzeniem a tablicą i ponownie wystrzel fotony. Kule zaczynają rozbijać się o płytę, ale niektóre z nich przelatują przez cienką szczelinę, rozbijają się o tablicę i zostawiają na niej pionowy, biały ślad. Wszystko wygląda całkiem logicznie. Ale teraz wytnij w płycie kolejną szczelinę o tej samej długości i grubości. Wypuszczasz fotony w kierunku płyty. Niektóre z nich przelatują przez dwie szczeliny. Jak według ciebie powinien wyglądać ślad na płytce? Dwa białe pionowe paski, prawda? Spójrz na płytkę. Jest pokryta wieloma pionowymi liniami. Gdy fotony przechodzą przez płytkę, nabierają właściwości fali i rozbijają się o nią, pozostawiając dziwny ślad. Jakby przeszły nie przez dwie, a przez 10 szczelin. W którym momencie zmieniają swoją trajektorię? Przyjrzyjmy się temu. Stajesz między płytą a tablicą, by zobaczyć, jak cząsteczki zamieniają się w fale. Urządzenie uwalnia fotony, przechodzą one przez dwie szczeliny. Nic nadzwyczajnego. Na płycie są dwa pionowe ślady i nie ma fal. Zamykasz oczy i ponownie uwalniasz fotony. Tym razem zachowują się chaotycznie i pozostawiają wiele linii na tablicy. Oznacza to, że ich zachowanie zmienia się w zależności od obserwatora. Kiedy na nie patrzysz, zachowują się logicznie, ale kiedy nie patrzysz, prawa fizyki zdają się przestawać działać. Przypomina ci to coś? To tak jakbyś grał w grę i patrzył na otaczający cię świat, który się wtedy ładuje, ale jeśli nie patrzysz, świat przestaje działać. Naukowcy wciąż nie mają jasnego wyjaśnienia, dlaczego cząstki zachowują się inaczej, gdy nie ma obserwatora. Hej, może są nieśmiałe. I nie jest to jedyna zagadka. W świecie fizyki kwantowej wiele praw natury nie działa. Jest to nauka, w której każdego roku powstaje więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli wyobrazimy sobie nasz wszechświat jako duży hologram, to fizyka kwantowa byłaby jego kodem programowym. Co jeśli pewnego dnia ludzie zrozumieją ten kod i nauczą się go zmieniać? To pozwoliłoby nam przekształcić przestrzeń, czas i materię. Cała rzeczywistość mogłaby zostać napisana od nowa. Czy kod mówi, że obiekty materialne nie mogą przekroczyć prędkości światła? Napisalibyśmy inny kod i sprawilibyśmy, że ograniczenie prędkości byłoby 100 razy wyższe. Czy jedna godzina trwa 60 minut? A gdyby tak zmienić jedną linijkę kodu i sprawić, by jedna sekunda trwała tyle co rok, kilka programowych zmian w prawach fizyki pozwoliłoby zamienić śnieg w złoto, a ocean w cukier puder. Cały wszechświat zamieniłby się w ogromny plac zabaw. Na pierwszy rzut oka wydaje się to fajne, ale ludzie prawdopodobnie szybko straciliby nad tym kontrolę. Wszechświat pogrążyłby
zdarzyłby się w chaosie, a piękno naszego świata tkwi w istniejącym w nim porządku. Wróćmy do sztucznej inteligencji. Załóżmy, że jej moc osiągnie poziom ludzkiego mózgu i stanie się ona świadoma samej siebie. W takim przypadku nie będzie to dla niej szokiem, ponieważ najprawdopodobniej będzie znała historię swojego pojawiania się etapami. Ale jak zareagują ludzie, gdy odkryją, że są programem komputerowym? Program komputerowy to zbyt proste słowo. Człowiek jest złożonym, inteligentnym, wielofunkcyjnym organizmem, który doświadcza emocji, kontempluje piękno, ma abstrakcyjne myślenie i wiele więcej. Termin kreacja jest tutaj bardziej odpowiedni. Nie ma znaczenia, czy zostaliśmy stworzeni sztucznie, ponieważ nasze istnienie nadal będzie piękne i złożone. Poza tym pamiętajmy, że dobre gry wideo czy aplikacje mogą powstać tylko wtedy, gdy twórcy kochają swoje dzieła. Wyobraźcie sobie istotę tak potężną, że potrafi zasysać całe galaktyki. Tak tajemniczą, że jest niewidoczna gołym okiem. I tak imponującą, że nagina samą strukturę przestrzeni i czasu do swojej woli. Tak, poznajcie moją matkę. Tylko żartowałem. Tak naprawdę mam na myśli superbohatera wszechświata. Gwiazdową czarną dziurę. Czym ona jest i jak działa? Przekonajmy się. Wszechświat jest pełen cudów, a gwiazdowa czarna dziura jest jednym z najbardziej imponujących. To supermasywna siła, która może naginać prawa fizyki i stanowi prawdziwą zagadkę dla naukowców. Nic dziwnego, że pisarze science fiction uważają ją za tak urzekającą. Gwiazdowa czarna dziura, znana również jako quasi-gwiazda, to hipotetyczny typ niezwykle masywnej i świecącej gwiazdy, która mogła istnieć na początku historii Wszechświata. Przewiduje się, że były one tak jasne jak mała galaktyka, ale w przeciwieństwie do współczesnych gwiazd nie były zasilane przez fuzję jądrową w swoich rdzeniach. Energia quasi-gwiazdy pochodziłaby z materiału wpadającego do czarnej dziury w jej jądrze. I tak, podobnie jak zwykła czarna dziura, gwiazdy te mają moc zasysania wszystkiego, co znajdzie się zbyt blisko, w tym gwiazd, pyłu, a nawet całych galaktyk. Ale jak to możliwe, że gwiazda rodzi się z czarnej dziury? A co więcej, w jaki sposób nadal współistnieją razem? Cóż, najpierw omówmy, jak w ogóle rodzą się czarne dziury. Wszystko zaczyna się od supermasywnej gwiazdy, która jest co najmniej kilka razy masywniejsza niż nasze Słońce. Taka gigantyczna gwiazda płonie jasno i gorąco, świecąc światłem miliona słońc. W końcu jednak kończy się w niej paliwo i jej los jest przesądzony. Gdy życie gwiazdy dobiega końca, robi ostatnie ogromne boom. Wybuch tak potężny, że może przyćmić całą galaktykę. Wybuch ten nazywany jest supernową. Podczas tego boom zewnętrzne warstwy gwiazdy odlatują, podczas gdy jądro zostaje zgniecione przez swoją własną grawitację. Jeśli zgnieciony rdzeń jest wystarczająco ciężki, może się kurczyć, aż stanie się czarną dziurą. I tak właśnie rodzi się ten kosmiczny potwór, który może dalej rosnąć, połykając wszystko, co znajdzie się zbyt blisko, w tym gwiazdy, pył, a nawet całe galaktyki. To właśnie dzieje się obecnie w naszym wszechświecie z supermasywnymi gwiazdami. A co z quasi-gwiazdami? Formacja quasi-gwiazdy mogła nastąpić tylko na wczesnym etapie rozwoju wszechświata, zanim wodór i hel zostały zanieczyszczone cięższymi pierwiastkami. Z tego powodu quasi-gwiazdy mają jedną ważną cechę. Są ogromne. Tak ogromne, że dosłownie niemożliwe do wyobrażenia. Mogły być większe niż nawet największe znane współczesne gwiazdy, takie jak VY Canis Majoris i Stevenson 2.18. Nic dziwnego, że są tak przerażające. Narodziły się z protogwiazd, jednych z pierwszych gwiazd we wszechświecie. Pradziadków, no wiecie, wszystkiego. Wyobraźmy sobie teraz protogwiazdę tak masywną, że jej jądro zapada się w czarną dziurę, tak jak opisaliśmy to wcześniej. Ale kluczowa różnica polega na tym, że w zwykłej supernowej zewnętrzne warstwy gwiazdy zostają zdmuchnięte przez energię uwolnioną podczas boom. Tymczasem w quasi-gwieździe te zewnętrzne warstwy są wystarczająco masywne, aby pochłonąć energię. Co ostatecznie otrzymujemy?
Gwiazdę z czarną dziurą w jądrze o masie od 1000 do 10 tysięcy mas Słońca. Taka quasi-gwiazda jest około 14 tysięcy razy większa od naszego Słońca, co czyni ją większą niż jakakolwiek znana nam obecnie gwiazda. Te gwiezdne monstra mają dość niezwykłe właściwości. Po uformowaniu się czarnej dziury w centrum gigantycznej protogwiazdy zaczyna ona wydzielać mnóstwo energii. Energia ta pomaga zrównoważyć siłę grawitacji, czyniąc z niej coś w rodzaju gigantycznej gwiazdy opartej na fuzji jądrowej. Byłaby ona tak jasna, że każda z nich wyglądałaby jak mała galaktyka. Quasi-gwiazdy miałyby dość krótki czas życia, około 7 milionów lat. Dla porównania nasze Słońce ma około 4,5 miliarda lat, a jest dopiero w połowie swojego życia. Ale tak czy inaczej, w tym krótkim okresie czarna dziura w centrum urosłaby do rozmiaru około 1000 do 10 tysięcy razy większego niż nasze Słońce. Quasi-gwiazdy są również uważane za bardzo gorące, z temperaturami sięgającymi prawie 10 tysięcy stopni Celsjusza. Jednak wraz z wiekiem quasi-gwiazda zaczyna stygnąć, a jej zewnętrzne warstwy stają się przezroczyste. Ostatecznie ochładza się do temperatury niecałych 4000 stopni Celsjusza. W tym momencie quasi-gwiazda przestaje istnieć. Nie może przetrwać w tej temperaturze. Po prostu rozprasza się, pozostawiając po sobie czarną dziurę o średniej masie. Niestety, obecnie nie ma żadnych obserwacyjnych dowodów na istnienie quasi-gwiazd. Uważa się bowiem, że istniały one bardzo, bardzo dawno temu. Mogły to być bardzo masywne gwiazdy populacji trzeciej, które są niezwykle rzadkie i trudne do wykrycia. Jest również bardzo mało prawdopodobne, aby którakolwiek z nich istniała do dziś ze względu na ich bardzo krótki okres życia. Tylko 7 milionów lat. Dlaczego więc naukowcy uważają, że quasi-gwiazdy mogły istnieć? Ponieważ szukają sposobów na wyjaśnienie, w jaki sposób supermasywne czarne dziury powstały tak wcześnie w historii Wszechświata. Znajdują się one w centrum większości galaktyk. Ale jak te potwory mogły powstać tak szybko? W końcu małe czarne dziury potrzebują naprawdę dużo czasu, aby przekształcić się w supermasywne. W tym miejscu pojawia się idea quasi-gwiazd. Gwiazdy te nie są tylko niszczycielskimi siłami natury. Można powiedzieć, że mają czarny pas w grawitacyjnej sztuce walki. Potrafią nagiąć i przekręcić wszystko do swojej woli. Dlatego też, jeśli naprawdę istniały, musiały odgrywać kluczową rolę w ewolucji galaktyk, a nawet w kształtowaniu wszechświata, jaki znamy. Tak więc te średniej wielkości czarne dziury, które pozostawiły po sobie, mogły ostatecznie przekształcić się w supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk. Wciąż jednak nie udało nam się rozwikłać tej kosmicznej tajemnicy. Wykrywanie i badanie czarnych dziur przypomina próbę znalezienia igły w stogu siana. Tyle, że zamiast igły jest to niewidzialny i tajemniczy obiekt, a zamiast stogu siana jest to ogromna przestrzeń kosmiczna. Ale z pomocą coraz bardziej rozwiniętej technologii, naukowcy są coraz bliżej odkrycia tajemnic tych niebiańskich gigantów. Oto kilka rzeczy, które mogą nam pomóc w tych badaniach. Po pierwsze, fale grawitacyjne. Są one jak zmarszczki w tkaninie czasoprzestrzeni, spowodowane ruchem masywnych obiektów. Albert Einstein przewidział je już w XX wieku, ale ostatecznie wykryto je dopiero w 2015 roku. Znaleźliśmy je obserwując zderzenie dwóch czarnych dziur. Odkrycie to potwierdziło, że czarne dziury mogą się łączyć i są potężnym źródłem fal grawitacyjnych. Naukowcy uważają, że badając te fale, mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak powstają i rosną czarne dziury. Obecnie do ich badania wykorzystuje się specjalną sondę kosmiczną LISA. Łącząc informacje z LISA z innymi obserwacjami, naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się więcej o tych przerażających obiektach niebieskich. Możemy również próbować wykrywać quasi-gwiazdy, analizując wpływ ich grawitacji na pobliskie obiekty. To jak próba wykrycia przestępcy na podstawie jego odcisków palców. Na przykład, jeśli czarna dziura znajduje się w pobliżu gwiazdy, naukowcy mogą zaobserwować, że światło gwiazdy ulega zniekształceniu, gdy jest przyciągane w kierunku czarnej dziury. I oczywiście możemy korzystać z naszych technologii, takich jak teleskopy rentgenowskie, podczerwone i radiowe. Pozwala nam to badać czarne dziury na różne sposoby i na różnych etapach ich życia.
Innymi słowy, naukowcy ciężko pracują, aby odkryć tajemnice tych niebiańskich gigantów. Rozwijamy nowe teleskopy, poszukujemy pierwotnych czarnych dziur i próbujemy zrozumieć związek między gwiazdami z czarnymi dziurami a ciemną materią. Dokonujemy niesamowitych odkryć, tak jak w przypadku fal grawitacyjnych. Wszystkie te rzeczy przybliżą nas do odkrycia tajemnic quasi-gwiazd. A kiedy poznamy prawdę na ich temat, będzie to nowa karta w historii nauki. Czy to możliwe, że cały Wszechświat jest niczym więcej niż tylko atomem? Patrząc na schemat atomu, który jest budulcem dla całej materii, można zauważyć, że niektóre wzory we Wszechświecie powtarzają się. Nasz Układ Słoneczny jest tego doskonałym przykładem. Znajduje się w nim gigantyczna gwiazda centralna i kilka mniejszych planet, które krążą wokół niej. Ten sam układ widać również poza naszą galaktyką, gdzie egzoplanety krążą wokół swoich gwiazd. Możesz również zaobserwować tę zasadę w mniejszej skali. Jest to sposób, w jaki cząstki zwane protonami i neutronami poruszają się wokół środka atomu zwanego jądrem. Wyobraź sobie, że masz kilka dodatnich magnesów, które próbujesz ułożyć razem. Odpychają się one od siebie, prawda? To właśnie powinno się dziać z protonami w atomie. Wszystkie są naładowane dodatnio, więc powinny się odpychać i odlatywać we wszystkich kierunkach. Ale atomy istnieją, więc musi być coś, co trzyma je razem. I to coś nazywa się silnym oddziaływaniem lub siłami jądrowymi. Jądro stanowi mniej niż 0,01% objętości całego atomu, ale zwykle zajmuje ponad 99,9% masy atomu. Ponownie, podobnie jak w przypadku naszego Słońca. Tak czy inaczej, siły jądrowe działają jak specjalny rodzaj kleju, który trzyma protony i neutrony razem w jądrze atomu. W podobny sposób grawitacja nie pozwala nam odlecieć od Ziemi w ciemność kosmosu. Klej ten pochodzi z bardzo małych cząstek wewnątrz protonów i neutronów, zwanych kwarkami. Te małe cząstki mają dziwny rodzaj ładunku zwany kolorem. Nie jest on podobny do kolorów, które widzimy wokół nas. Działa jak kot, który pomaga kwarkom trzymać się razem wewnątrz ich cząstek gospodarzy. Kot ten wydostaje się również na zewnątrz i pomaga utrzymać protony i neutrony razem w jądrze. W pewnym sensie kwarki są jak mali budowniczowie, którzy pracują razem, aby zbudować atomy, z których składa się wszystko wokół nas. Mówi się, że Wielki Wybuch był wspaniałym momentem, w którym otrzymaliśmy czas i przestrzeń. Jest to historia, której używamy do wyjaśnienia ewolucji Wszechświata. Na początku była tylko bardzo, bardzo mała kula materii wielkości brzoskwini, ale o temperaturze ponad biliarda stopni. Ale wybuch w nazwie wcale nie oznacza, że w kosmosie naprawdę doszło do eksplozji. Ta mała kulka zaczęła się rozszerzać, a przestrzeń po prostu pojawiła się wszędzie. Dała początek atomom, cząsteczkom, gwiazdom i wielu ciałom niebieskim, które wypełniły pustą przestrzeń naszego kosmosu. Zasadniczo wszystkie elementy, które nas tworzą, uformowały się w ciągu kilku minut na najwcześniejszych etapach Wszechświata. Powiedzmy, że w setnej części miliardowej części bilionowej części sekundy. Zaraz, potrzebuję chwili na przetworzenie tego. No dobra, idźmy dalej. Na tym etapie wzrost był niesamowity. Wszechświat rozprzestrzenił się wykładniczo i zdołał podwoić swój rozmiar co najmniej 90 razy, prawie jak ja w czasie świąt. Po wielkim wybuchu Wszechświat był gorącą i gęstą zupą cząstek, zbyt gorącą, by mogły istnieć atomy. Jednak 380 tysięcy lat później ochłodził się na tyle, że elektrony zmieszały się z jądrami i utworzyły atomy. Proces ten nazywamy rekombinacją i to właśnie on sprawił, że Wszechświat stał się przezroczysty. Pomyśl o tym jako o włączeniu światła. Nagle możesz zobaczyć wszystko. Ale to, że Wszechświat stał się przezroczysty, nie oznacza, że był jasny. Był to ciemny okres jego dziejów, ponieważ nie miał jeszcze gwiazd ani galaktyk. Był jak wielkie, puste płótno czekające na coś, co zostanie na nim namalowane.
Dopiero znacznie później, w miarę ewolucji wszechświata, zaczęły powstawać gwiazdy i inne jasne obiekty, które rozświetliły ciemność. I ewoluował dalej, cały czas wypełniając się planetami, asteroidami, galaktykami i innymi rzeczami. No dobrze, tak brzmi historia, którą opowiadano nam przez ostatnie kilkadziesiąt lat i trzeba przyznać, że jest całkiem niezła. Naukowcy zbadali to bardzo dokładnie. Obserwowali promieniowanie elektromagnetyczne pozostałe po młodym wszechświecie. Zmierzyli obecność najlżejszych pierwiastków tylko po to, by zdać sobie sprawę, że wszystkie potwierdzają teorię Wielkiego Wybuchu. Nowe teorie nie twierdzą, że Wielki Wybuch nie miał miejsca. Jest to dobry obraz kosmosu w jego wczesnych stadiach, ale trochę jak niedokończona układanka, w której brakuje niektórych ważnych części. Nie możemy wyjaśnić tego, co wydarzyło się przed Wielkim Wybuchem przy użyciu naszej obecnej fizyki. Potrzebujemy więc nowej matematyki, aby wyjaśnić bardziej skomplikowane zagadnienia, na przykład tak zwaną osobliwość. To punkt o nieskończonej gęstości, pamiętasz? Z początku Wielkiego Wybuchu. I tu właśnie wkracza teoria strun, niczym supermocny zestaw narzędzi, który może poradzić sobie z grawitacją i wszystkimi innymi siłami razem wziętymi. Jednym z pomysłów, które dała nam teoria strun, jest wszechświat ekpyrotyczny. Wyobraźmy sobie wielki pożar, który wywołuje kolejny pożar, a ten z kolei wywołuje kolejny pożar i tak dalej. Cóż, w tym scenariuszu Wielki Wybuch nie był początkiem wszystkiego. Był tylko częścią większego procesu. Jest to idea cyklicznego wszechświata, niekończącej się przejażdżki kolejką górską z wielkimi wybuchami na początku i wielkimi kolapsami na końcu, które zdarzają się w kółko, potencjalnie wiecznie. To tak jakby wszechświat nieustannie naciskał przycisk resetowania i robi to w naprawdę zabawny sposób. Według niektórych teorii moglibyśmy spojrzeć na tę osobliwość jak na pojedynczą cząstkę w znacznie większym systemie, podobnie jak atom składa się z cząstek subatomowych. Teoria, która bierze to wszystko pod uwagę, twierdzi, że każde jądro atomu może mieć w sobie wszechświat. Tak więc cały nasz wszechświat jest tylko maleńką częścią atomu w znacznie większym wszechświecie, złożonym z atomów z większą liczbą kosmosów, z większą liczbą atomów, z większą liczbą kosmosów, ale pokręcone. Wczesne wersje koncepcji cyklicznego wszechświata wciąż miały jeden poważny problem. Nie pasowały do naszych obserwacji kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła, które jest jak skamielina światła pokazująca, jak wyglądał wszechświat, gdy miał zaledwie 380 tysięcy lat. W marcu 2020 roku dwóch fizyków z Kanady opublikowało badanie tłumaczące matematykę stojącą za cyklicznym wszechświatem. Jeśli skupimy się na momencie, w którym wszechświat kurczy się do niewiarygodnie małego punktu, a następnie odbija się z powrotem do stanu Wielkiego Wybuchu, możemy być w stanie dopasować to wszystko do naszych obserwacji. Musimy tylko poczekać na więcej nowych eksperymentów, aby w pełni przetestować ten pomysł. Epoka wielkiej unifikacji. Tak nazywamy czas, gdy wszechświat był jeszcze młody. W tym czasie materia i antymateria, które są jak swoje lustrzane odbicia, istniały w mniej więcej równych ilościach. Ponieważ jednak są one przeciwstawnymi siłami, gdy wchodzą ze sobą w kontakt, niszczą się nawzajem w potężnej eksplozji, niczym fajerwerki. Oznacza to, że chociaż materia i antymateria były nieustannie tworzone i niszczone, w jakiś sposób zawsze było trochę więcej materii niż antymaterii, co jest dobre, ponieważ w przeciwnym razie nic by nam nie zostało. W miarę upływu czasu cząsteczki zaczęły się sklejać i tworzyć bardziej złożone rzeczy, takie jak atomy. W końcu powstały gwiazdy, które stworzyły jeszcze cięższe pierwiastki, ale pewnego dnia, za miliony lat, wszystkie te gwiazdy wypalą się. Gdy ostatnia gwiazda powoli ostygnie i zniknie, wszechświat zamieni się w ciemną pustkę. Bez życia, światła czy czegokolwiek, co znamy lub zakładamy, że istnieje. W pewnym momencie żarłoczne czarne dziury pochłoną całą materię w kosmosie. Ostatecznie nawet te czarne dziury wyparują do najmniejszej ilości światła. Nasz kosmos będzie się nadal rozszerzał. Światło stanie się rozproszone i niezdolne do interakcji z czymkolwiek. Tak więc wszelka aktywność we wszechświecie ustanie.
kosmos stanie się rozległą, pustą próżnią, bez gwiazd, planet czy czegokolwiek innego i na tym się skończy. Albo dopiero się zacznie. I może właśnie tam spotkamy się ponownie.